Chyba jesteśmy wszyscy. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, które opowiadać będzie o Gombrowiczu w Niemczech w wielu aspektach. Pomysłodawcą naszego dzisiejszego spotkania jest pan Rüdiger Fuchs, który jest też pomysłodawcą rzeczy, o której przyznam szczerze, myślałem, niewierny Tomasz, że się nie uda. Pan Rüdiger postanowił wydawać czasopismo poświęcone tylko i wyłącznie Gombrowiczowi, otwarte na tyle, że obejmuje ono wszystkie formy pisania o Gombrowiczu, od felietonu po rozprawę naukową, i można w nim publikować również w bardzo wielu językach, więc jest to taka totalna wymiana zdań o Gombrowiczu. Pan Rüdiger będzie opowiadał o tym piśmie, powie znacznie więcej. Na początek powitania. Profesor Rolf Fiegut jest naszym gościem, slawista, tłumacz, wydawca Gombrowicza w Niemczech. Pan Marcin Piekoszewski, właściciel księgarni polsko-niemieckiej w Berlinie, odnawiający tradycję księgarstwa polskiego w Berlinie, tak? Oraz pan Rüdiger Fuchs, o którym już wspomniałem, pisarz, autor powieści o Gombrowiczu. Przepraszam, że ja nie zacząłem od pań, ale chciałem najpierw tych, którzy są na scenie. Pani Gesine Karge, artystka, kuratorka, urzędniczka zajmująca się kulturą. Witamy serdecznie. Oraz pani Tulsi Bambraj, autorka jednego z tekstów w pierwszym numerze Gombrowicza, zajmująca się literaturą polską. Witam serdecznie również pana profesora i studentów naszej wspaniałej uczelni oraz wszystkich państwa. Program naszego spotkania jest następujący. Najpierw pan Marcin Piekoszewski opowie nam na temat Kosmos na półce, czyli książki Witolda Gombrowicza w polsko-niemieckiej księgarni. Następnie pan Rüdiger Fuchs o swoim wspaniałym pomyśle i jego realizacji. Czasopismo Gombrowicz Blatter, forum wymiany zdań. A na koniec, po króciutkiej przerwie, wykład pana Rolfa Fieguta. Pan profesor będzie mówił na temat śmiech i wojna u Gombrowicza. My jesteśmy szczególnie wdzięczni panu profesorowi, bo to jest heroiczny wyczyn. Pan profesor nie domaga, ma kłopoty z gazem, ale mimo wszystko zdecydował się ten wykład nam przedstawić. Panie Marcinie, zapraszamy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Piekoszewski, jestem właścicielem polsko-niemieckiej księgarni o nazwie Buchbund w Berlinie. Działamy od półtora roku, sprzedajemy książki po polsku i po niemiecku, czyli naszymi klientami są zarówno Polacy, jak i Niemcy. Półtora roku to wystarczająco długi czas, żebym mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że sprzedawanie książek to praca beznadziejna i niewdzięczna. Jest szkodliwa dla zdrowia, bo trzeba nosić bardzo ciężkie pudła z książkami. Jest szkodliwa dla umysłu czasami, bo jest obowiązek czytania tak zwanych bestsellerów. No i to jest praca bez perspektyw, biorąc pod uwagę wyniki badań, które dotyczą ilości książek przez nas Polaków czytanych. No i do tego jeszcze konkurencja internetu zabójcza dla wszystkich księgarni. Czyli sytuacja byłaby bardzo niewesoła, gdyby nie pewien fakt, pewna jasna strona tego ciemnego interesu. Mianowicie prowadzimy jedyną księgarnię polską w mieście bardzo ważnym dla twórczości i życia Witolda Gombrowicza. W Berlinie bywało wielu polskich pisarzy. 100 lat temu grasował demoniczny Stanisław Przybyszewski. W czasach PRL-u w Berlinie regularnie bywał choćby Zbigniew Herbert. Parę lat temu w Berlinie mieszkała Dorota Masłowska i to tylko niektóre nazwiska znane z polskiej literatury, które w Berlinie bywały. Jednak ta relacja Gombrowicz-Berlin była wyjątkowa zarówno dla Gombrowicza i dla Berlina. Ta relacja jest nam, księgarni, w pewien sposób czasami narzucana i my chcąc nie chcąc odgrywamy taką bardzo drobną rolę w tej relacji. Mianowicie przychodzą do nas Niemcy, którzy Gombrowicza znają i oni wtedy chcą się tą znajomością z nami podzielić, czasami pochwalić wręcz. Dużo większa grupa to Niemcy, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat literatury polskiej i wtedy pytają nas o to, co w niej najlepsze i niejako z naszego polecenia kupują książki Gombrowicza.
Wtedy ta opowieść o pobycie Gombrowicza w Berlinie odgrywa też bardzo istotną rolę. W końcu Gombrowicz pojawia się w rozmowach z Polakami i to nie jest zawsze kontekst literacki, ponieważ ostatnio na przykład dużo mówiło się o nowym ambasadorze Polski w Niemczech, panu Januszu Margańskim, który jest znawcą Gombrowicza i autorem książek o nim, a więc też bardzo ciekawy zbieg okoliczności. W końcu odbywa się u nas dużo wieczorów autorskich i dwa z nich były poświęcone już Gombrowiczowi, ale o nich za chwilę Państwu opowiem. Jak dobrze Państwo pewnie wiedzą, Gombrowicz przyleciał do Berlina na zaproszenie Fundacji Forda w maju 1963 roku. Było to roczne stypendium, które miało na celu umożliwienie autorom wygodnej, spokojnej pracy, a jednocześnie nawiązanie kontaktu z innymi artystami. Fundacja Forda poza tym chciała tak jakby sprawić wrażenie, że Berlin Zachodni w tych czasach jest normalnym miastem, a normalnym miastem nie był. Dwa lata wcześniej władze NRD, czyli Niemiec Wschodnich, ogrodziły Berlin Zachodni murem berlińskim i władze Berlina Zachodniego obawiały się nie tyle izolacji fizycznej, ale i izolacji intelektualnej. Stąd pomysł na zapraszanie znanych nazwisk do Berlina. Gombrowicz i Ingeborg Bachmann byli pierwszymi chyba stypendystami fundacji. Była w tym pewna ironia, a może pewna wyższa konieczność, że Gombrowicz z Argentyny po 24 latach spędzonych w Argentynie, o której pisał, że jest samotna i zagubiona wśród oceanów, przyjechał właśnie do miasta otoczonego murem, a więc też swego rodzaju wyspy kolorowej i bogatej na tym morzu socjalizmu realnego. To w Berlinie między innymi Gombrowicz napisał bardzo znany fragment dziennika, w którym na pełnym morzu mijają się dwa statki płynące w przeciwnych kierunkach. Na jednym Witold Gombrowicz płynie z Argentyny, jest rok 63, na drugim płynie do Argentyny, jest rok 39, a więc to są takie dwie części jednej osoby, dwie części jednego i tego samego miasta, istniejące równocześnie, ale w różnych czasach, a więc jest gdzieś taka paralela między Gombrowiczem a Berlinem. Co więcej, Berlin dla Gombrowicza był niemalże ostatnim niemalże kontaktem z Polską. Gombrowicz wiedział, że do tej Polski chyba nie pojedzie, szczególnie po rozmowie czy pseudowywiadzie z panią Barbarą Swinarską, ale z perspektywy Argentyny i z perspektywy Berlina Polska była już w zasięgu wzroku. To może też nie przypadek, że właśnie w Berlinie Gombrowicz dostał jako prezent od swoich przyjaciół lornetkę, przez którą próbował ze swojego mieszkania berlińskiego zajrzeć na drugą stronę muru berlińskiego, w tą pustkę azjatycką, jak pisał. Ta lornetka potem towarzyszyła mu w dalszej podróży, ponieważ jak wyjechał z Berlina do Francji, na wielu zdjęciach z tego okresu można tą lornetkę na jego biurku zobaczyć. A więc była to bardzo specyficzna sytuacja, takie beznadziejne zbliżenie do Polski. I Gombrowicz opisał to znów w bardzo znanej scenie dziennika, to znaczy spaceru po parku Tiergarten, który się znajduje w centrum Berlina. Wtedy był zaraz przy murze, teraz jest ponownie w centrum Berlina. Zapachy berlińskich drzew, kształty krzewów, kolor nieba, to wszystko już było znajome, polskie, znów w porównaniu z Argentyną, bardzo bliskie, a więc był to pewien to taki dalszy ciąg dla Gombrowicza spotykania się z sobą samym z lat dawnych. Jednocześnie była to świadomość pewnej obietnicy, nie wiadomo całkiem przez kogo i dla kogo danej, ale obietnicy niemożliwej już do spełnienia. Chodzi o to, że Gombrowicz znajdował się w tym okresie, na tym etapie wchodzenia w sławę, jego dzieła, książki były tłumaczone. To wszystko przychodziło za późno, jednocześnie był człowiekiem cierpiącym, bardzo chorym, w Berlinie chorował, był 2 miesiące w klinice, miał ataki astmy, miał problemy z oddychaniem, a więc było to też wejście w tą sferę śmierci, którą przeczuwał. Pewnego razu opowiadałem w księgarni pewnej pani właśnie o Gombrowiczu, ona przyszła do nas,
pytając o książki, ważne książki związane z Polską i opowiadałem jej wtedy o Gombrowiczu, mówiłem jej o tym, o pobycie w Berlinie i wspomniałem ten spacer w Tiergarten, gdzie Gombrowicz po 24 latach emigracji czuje Polskę i czuje jednocześnie nadchodzącą śmierć. I ku mojemu zdziwieniu ta pani, bardzo trzeźwa niemiecka dziennikarka, która zainteresowała się Polską z przyczyn zawodowych, bardzo się wzruszyła i tej pani napłynęły do oczu łzy. Po czym kupiła 3 książki Gombrowicza. A więc pomyślałem od razu, że może jest to ciekawa nowa taktyka, tak jakby propagowania Gombrowicza w Niemczech. Nie poprzez literackość może, nie poprzez filozofię, ale poprzez coś paradoksalnie u Gombrowicza sentymentalnego, uczuciowego. I rzeczywiście, jak sam jeżdżę po Berlinie, to odczuwam, prawdę mówiąc, swego rodzaju sentyment. Berlin jest Gombrowiczem w pewien sposób naznaczony. Są domy, w których mieszkał. Mieszkał pod 2 adresami różnymi, w różnych okresach swojego pobytu w Berlinie. Na ulicy Kudam znajdowała się kawiarnia, którą Gombrowicz chciał zamienić w swoją kawiarnię literacką i tam się spotykał. Jest kilka innych miejsc związanych z nim, z jego osobą, ale co więcej, w niemieckim życiu publicznym istnieją wciąż ludzie, którzy Gombrowicza pamiętają i którzy mieli z nim kontakt. Najbardziej znanym jest Günter Grass, autor Blaszanego Bębenka, który się z Gombrowiczem regularnie w miarę spotykał. Te stosunki nie były najlepsze, ale były. Co ważniejsze, Gombrowicz w tym czasie, jak przystał na Gombrowicza, miał grono swoich młodych wielbicieli i admiratorów. Byli to młodzi Niemcy. Wśród nich był na przykład Otto Schilly, który potem został znanym prawnikiem, a pod koniec lat 90. nawet ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Gerharda Schrödera, a więc Gombrowicz trafił też do sfer politycznych, tak jakby poprzez Schilliego. Wśród nich była też młoda repatriantka z Wrocławia, 20-kilkuletnia Susanna Fels. Pani Fels urodziła się zaraz przed wojną we Wrocławiu, spędziła czas, okres wojny też we Wrocławiu. Po wojnie została w mieście, wychowywała się wśród Polaków, dlatego mówi idealnie i pięknie po polsku. I 2 miesiące temu w księgarni odbyło się spotkanie z panią Fels, które prowadził obecny tu pan Fuchs. Spotkanie dotyczyło berlińskiej codzienności Gombrowicza. Pani Fels opowiadała nam o tym, jakim człowiekiem Gombrowicz był w pierwszym kontakcie. Mówiła o jego wyniosłości, o jego patrzeniu z góry na ludzi. Ale mówiła też o rzeczach bardzo, bardzo ważnych, o jego skromności materialnej. Mówiła krótko, że Gombrowicz był wtedy osobą biedną, liczącą się z pieniędzmi, nie zabiegającą o luksusy, dla którego ważna była jego osoba i jego rosnąca sława. Opowiadała też o... Był na przykład opowiadał taki epizod o słynnym kocu Gombrowicza, który nie chcąc wydawać pieniędzy na ciepłe ubrania, ponieważ wiedział, że za parę miesięcy wyjedzie lub do Hiszpanii, lub do Francji, wtedy to nie było jeszcze jasne, kupił sobie ciepły koc. I ten koc u pani Fels został, a więc ktoś, kto ją teraz odwiedza w Berlinie, może się w niego otulić i poczuć aurę. Inny ciekawy epizod, to może opowiem, jeśli mieliśmy już kontakt z osobą, która znała Gombrowicza, był na przykład taki, kiedy Gombrowicz chorował, był 2 miesiące w klinice, potem leżał jeszcze u siebie w mieszkaniu chory i w tym okresie, kiedy Susanna Fels go odwiedzała, Gombrowicz, ponieważ czuł się słaby, był po chorobie, nie chciał rozmawiać z nią twarzą w twarz i rozmawiali przez parawan. I to jest też bardzo charakterystyczne dla Gombrowicza, a więc ta niechęć ujawniania swojej słabości, zachowania pewnych konwenansów między ludźmi. W trakcie spotkania pokazaliśmy też kopię listów Gombrowicza do pani Susanny Fels, pisanych już z Francji. Tematem tych listów były głównie papierosy, ponieważ właśnie Gombrowicz chorował na astmę, a w tym czasie jednym z lekarstw przepisywanych na astmę były papierosy mentolowe. I Gombrowicz szczególnie upatrzył papierosy niemieckie i pani Fels kupowała mu 200-400 sztuk, które wysyłała do Francji. No i on się leczył, paląc te papierosy. Ale co ważniejsze, spotkaniu towarzyszyła prezentacja zdjęć Gombrowicza, ponieważ
Na dzień przed wylotem Gombrowicza z Berlina i sam w dzień odlotu, czyli 16 i 17 maja 1964 roku, pani Fels wykonała kilka fotografii Gombrowicza, kilka portretów w jego mieszkaniu, które od tego czasu są ważnym dokumentem, zapisem fotograficznym Gombrowicza z tego okresu. Tutaj choćby na okładce książki Jaśnie Panicz jest Gombrowicz w swoim mieszkaniu na Bartning Alley na balkonie. Jest 16 maja 1964 roku. Następnego dnia wyleci z lotniska Tegel do Francji. We Francji pozna Ritę Gombrowicz. Na parę miesięcy przed śmiercią zdążą się jeszcze pobrać. 1969 roku, a więc 5 lat po wylocie z Berlina, Gombrowicz umrze. Ale zanim Gombrowicz do Berlina i do Niemiec przyjechał, on był już obecny w Niemczech. Obecne były tłumaczenia jego książek i wydania niemieckie jego książek. Pierwszym wydawcą i wydawnictwem, które się zainteresowało Gombrowiczem, było wydawnictwo Neske z południa Niemiec. Było to małe, w miarę elitarne wydawnictwo, które wydawało nam między innymi Martina Heideggera, Ernsta Jungera. Pierwsze wydanie Ferdydurka ukazało się chyba w 1960 roku, jeśli się nie mylę. I było to też pierwsze zagraniczne wydawnictwo, które zwróciło się do Gombrowicza z ofertą wydania wszystkich jego książek. A więc staram się tutaj podkreślić rolę, jaką Niemcy odgrywali już w tym czasie. Fakt, że byli w stanie rozpoznać wielkość Gombrowicza, mimo że wiele grup czy osób nie było w stanie tego jeszcze zrobić. Tutaj mam na przykład, niestety bez obwoluty, ale wydanie notatek berlińskich, ponieważ Niemcy wydali też osobny fragment w dzienniku, który poświęcony jest Berlinowi, wydali w osobnej książce. To jest wydanie z 1965 roku, właśnie wydane w wydawnictwie Neske. Wkrótce, może w małym wydawnictwie Fototapeta, tak się nazywa, berlińskim, ukaże się wznowienie właśnie tej książki, co jest też bardzo ciekawe, że Niemcy cofają się do tych starszych wydań, starają się wydawać na nowo. Głównym tłumaczem Gombrowicza w owym czasie był Walter Thiel, to jest pseudonim Rudolfa Richtera, niemieckiego tłumacza, który w sumie przetłumaczył większość rzeczy do lat 70. i później Gombrowicza. No i właśnie, następnym ważnym momentem już są lata 80. Wtedy ukazało się po raz pierwszy dzieła zebrane Gombrowicza, wydały je wydawnictwo Hanse z Monachium. Inicjatorem i głównym redaktorem tego wydania był obecny tutaj profesor Figut, a więc był to bardzo ważny moment, ponieważ profesor Figut zwrócił się do wydawcy z propozycją przerobienia tłumaczeń i przetłumaczenia niektórych tytułów ponownie. Profesor Figut sam przetłumaczył ponownie Transatlantyk. Niektóre tłumaczenia były oparte jeszcze na tych tłumaczeniach wcześniejszych Waltera Thiela. Z kolei Dziennik był przetłumaczony na nowo przez Olafa Kühla. W ogóle w tym projekcie brało udział 5 różnych tłumaczy, a więc to też pokazuje jakby skalę tego przedsięwzięcia. Co więcej, to niemieckie wydanie dzieł zebranych było wcześniejsze niż polskie, pod redakcją Jana Błońskiego, które chyba zaczęło się pod koniec lat 80. ukazywać. Ta edycja zaczęła się ukazywać w roku 83 już. To jest na przykład Pornografia wydana. Jest to piękne wydanie w twardej oprawie z obwolutą. Polskie w 86. Tak, w 86 Błoński zaczął wydawać tą edycję właśnie. Obecna edycja dzieł Gombrowicza, która znajduje się na rynku, jest oparta właśnie na tej edycji z lat 80. Tylko jest to edycja już w miękkiej oprawie, co jest bardzo ważne, bo to pokazuje strategię wydawnictwa niemieckiego. Aha, i wydało to wydawnictwo Fischer z Frankfurtu nad Menem. Pokazuje to pewną strategię wydawnictwa, a więc po pierwsze, u nas w księgarni Gombrowicz jest jedynym polskim autorem, którego wszystkie tytuły są dostępne w każdej chwili, są na półce. A więc jest to swego rodzaju ewenement, bo myślę, że w Polsce Gombrowicz też jest jedynym autorem, którego wszystkie książki chyba są teraz osiągalne. Nie wiem, czy Miłosza można wszystko kupić, ale chyba nie. Poza tym nie ma innego autora polskiego właśnie w Niemczech, których jest dużo Stanisława Lema, Kapuścińskiego, ale nie wydanych rzeczy wszystkich. Poza tym proszę też sprawdzić, czy w polskich księgarniach jest jakikolwiek pisarz niemiecki, którego wszystkie dzieła można by było kupić.
kupić tak od ręki. Myślę, że nie, oczywiście. Czyli to pokazuje też, jaką rolę gra Gombrowicz w świecie literackim, wydawniczym w Niemczech. Poza tym są to wydania w miarę tanie. Najdroższy z tej edycji jest Dziennik, który kosztuje 14,90 euro, co jak na relacje niemieckie nie jest wysoką ceną. Najtańszy jest chyba zbiór opowiadań Bakakaj, który kosztuje 7,90 euro, a więc jest to cena niższa nawet niż wydania w Polsce. Co prawda polskie wydania obecne są w twardej oprawie, stąd też wyższa cena. Ale pokazuje to fakt, że wydawnictwa niemieckie starają się udostępnić jak najbardziej dzieła Gombrowicza. Uważają, że jest to ważne. Ostatnim spotkaniem i ostatnim takim ważnym wydarzeniem właśnie było spotkanie premiera Gombrowicz-Blätter, które Rüdiger Fuchs wydał. Na spotkaniu wtedy był właśnie Olaf Kühl, jeden z głównych tłumaczy Gombrowicza, również pisarz, tłumacz Stasiuka, Masłowskiej na niemiecki. Na tym spotkaniu była też Tulsi Bambury, która tutaj siedzi, doktorantka z Londynu, Shama Shahadat i oczywiście Rüdiger Fuchs. O samym magazynie Gombrowicz-Blätter Rüdiger Fuchs opowie Państwu dalej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry panie i panowie. Niestety nie ładam językiem polskim dobrze, dlatego mamy tłumaczkę. Najpierw chciałbym podziękować teamowi Muzeum Witolda Gombrowicza za możliwość tej imprezy tutaj i dzisiaj. I dziękuję bardzo wszystkim protektorom i dziękuję bardzo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspiera nasz projekt Literatura jako pomost wymiany polsko-niemieckiej kulturalnie. Und nun muss ich weiter auf Deutsch sprechen. Ich möchte also ein wenig über die Entstehung der Zeitschrift Gombrowicz-Blätter sprechen. Die erste Ausgabe ist kürzlich am 16. Mai, also genau an dem 50. Jahrestag der Ankunft von Gombrowicz in Berlin erschienen. Chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o powstaniu czasopisma Gombrowicz-Blätter, którego pierwsze wydanie ukazało się niedawno. Warum Gombrowicz? Wie kam ich in Berührung mit Gombrowicz und auf die Idee, später eine solche Zeitschrift zu gründen? Im Jahre 2005 rettete ich ein Buch von Gombrowicz' Urheberschaft aus einer Kiste mit verbilligten Einzelexemplaren vor dem Buchladen, in dem ich angestellt war. Ich begann, all seine Werke zu lesen und zu studieren. Ich war hingerissen von seinem einzigartigen Stil und seiner innovativen Sprache, von der Frische und Unabhängigkeit seines Denkens und nicht zuletzt von seinem Humor und seinen satirischen Glanzleistungen. I teraz pytanie, dlaczego Gombrowicz i jak doszło do takiego pierwszego kontaktu mojego z Gombrowiczem, z jego twórczością? W roku 2005 uratowałem książkę autorstwa Gombrowicza ze skrzynki, która znajdowała się przed sklepem, w którym byłem zatrudniony. W tej skrzynce znajdowały się przecenione pojedyncze egzemplarze różnych autorów i zacząłem wtedy czytać wszystkie jego utwory i również je dokładniej studiować. Byłem zafascynowany jego jedynym w swoim rodzaju stylem, jego nowatorskim językiem, taką świeżością, niezależnością myślenia i oczywiście humorem i jego wspaniałymi satyrycznymi wyczynami. Da ich ein ausgebildeter Buchhändler und leidenschaftlicher Leser bin, war es umso mehr diese bisher unerhörte, mir also umso überraschender für mich, diese bisher unerhörte, mir neue Stimme aus den Gebirgen von Büchern, den Bestsellern, Longsellern, Klassikern und Novitäten zu finden. Und als Autor aber, der ich auch bin, war es sehr schmerzlich für mich, denn ich fand in Gombrowicz' Art zu schreiben den Stil verwirklicht, den ich gern selbst erfunden hätte. Zum Albtraum, wie Gombrowicz später für Mrozek wurde Gombrowicz für mich aber nicht.
W związku z tym, że jestem wykształconym księgarzem, ale również zapalonym czytelnikiem, tym bardziej byłem zaskoczony tym takim nowym głosem, który mnie zupełnie, którego zupełnie nie słyszałem, właśnie z tych stosów książek, bestsellerów, z książek, które również dłużej sprzedają się, utrzymują na rynku, również klasyków, nowości. Jako autor, którym również jestem, było jednak dla mnie to trochę bolesne, ponieważ w stylu Gombrowicza odnalazłem taki styl, który bym sam chętnie odnalazł. Ale nie stało się to dla mnie koszmarem, tak jak to się stało kiedyś dla Mrożka. Über meine Begegnung mit Gombrowicz und meine Auseinandersetzung mit seinem Werk begann ich Notizen zu machen. Ich nahm seine Fährte auf und besuchte seine Orte in Polen und Frankreich. Ich fuhr nach Gdynia, nach Warschau, nach Radom, nach Krakau und Zakopane, nach Worms an sein Grab. Unterwegs sprach ich mit vielen Menschen über polnische Literatur und Gombrowicz. Zweimal besuchte ich auch das Museum Witold, also das Witold-Gombrowicz-Museum. Und mit Frau Dr. Świdkowska verbindet mich seither eine rege Korrespondenz. I o moim spotkaniu i tych studiach nad dziełami Gombrowicza robiłem notatki. Fotografowałem ślady jego, jego twórczości, odwiedzałem jego miejsca w Polsce, we Francji i tak pojechałem do Gdyni, Warszawy, Radomia, Krakowa, Zakopanego, również do Węs, do Francji, tam gdzie znajduje się jego grób. Po drodze rozmawiałem z wieloma ludźmi o polskiej literaturze, o Gombrowiczu. Dwa razy również miałem okazję odwiedzić Muzeum Gombrowicza i z panią dr Świdkowską jesteśmy teraz w stałym kontakcie. Meine Notizen wuchsen sich zu einem Text aus, das Textgeflecht zu einem Manuskript. Aufgrund seines speziellen Themas und meiner mangelnden Reputation konnte ich keinen namhaften Verlag oder Literaturagenten dafür finden. Und ich plante es später in dem Verlag, den ich 2001 mit einem Freund gegründet hatte, zu veröffentlichen. I właśnie moje notatki urosły do tekstu. Tekst, zdania urosły do manuskryptu, ale z powodu takich tych specjalnych innych tematów i no, braku po prostu znajomości nie mogłem znaleźć jakiegoś znanego wydawnictwa czy agencji literackiej, która chciałaby to opublikować, ale ja zaplanowałem, że w wydawnictwie, które później założyłem w roku 2001, że zostanie ten tekst opublikowany. Mithilfe eines Arbeitsstipendiums der Hansestadt Rostock, meiner Heimatstadt, konnte ich das Manuskript zu einem Werk vollenden. Im November 2011 fuhr ich nach Greifswald, um eine Lesung von Tomasz Różycki im Köppenhaus zu besuchen. Das Köppenhaus, benannt nach dem Schriftsteller Wolfgang Köppen, der in der kleinen Universitäts- und Hansestadt geboren wurde, ist ein Literaturzentrum, das von Günter Grass unterstützt wird. Dort gibt es auch alljährlich ein deutsch-polnisches Festival mit dem Namen Polenmarkt. I z pomocą przyszło mi moje miasto rodzinne, Rostock, ponieważ uzyskałem stypendium i dzięki temu mogłem, mógł się zamienić ten manuskrypt w dzieło i w listopadzie 2011 roku udałem się do Greifswaldu i na wieczór Tomasza Różyckiego w takim centrum literackim Köppenhaus. Köppenhaus jest, to centrum jest nazwane od nazwiska pisarza Wolfganga Köppena, który urodził się właśnie w tym mieście uniwersyteckim, w moim mieście rodzinnym w Rostocku i to centrum literackie zostało założone przez Güntera Grassa i w tym miejscu odbywa się corocznie niemiecko-polski festiwal, który nazywa się Polenmarkt. Ich traf dort den Gombrowicz-Kenner Olaf Kühl, der das Buch Dwanaście Stacji, 12 Stationen von Różycki, übersetzt hatte. Olaf Kühl ist auch ein hier gut bekannter Übersetzer aus dem Polnischen, Russischen und Ukrainischen. Ich drückte Herrn Kühl mein Buch, den Gombroman, der 2010 dann erschienen war, nach der Veranstaltung in die Hand. Einen Monat später erhielt ich einen Brief von ihm. Er hatte das Buch gelesen, schon das ein Erfolg. Aber mehr noch, es hat ihm gefallen. Fortan blieb ich auch mit Olaf Kühl in ständigem Austausch.
na tym festiwalu spotkałem znawcę, wielkiego znawcę Gombrowicza, pana Olafa Kühla, który przetłumaczył również książkę, tutaj pan powiedział po polsku, 12 stacji, czyli Zwölf Stationen Różyckiego. Olaf Kühl jest bardzo znanym, dobrze znanym literackim tłumaczem z języka polskiego, ukraińskiego oraz rosyjskiego. Przetłumaczył na przykład Dzienniki, przetłumaczył Kosmos Gombrowicza. Wręczyłem panu Kühlowi moją książkę Gomproman, pod tytułem Gomproman, która ukazała się w roku 2010 i tą książkę po całej uroczystości wręczyłem mu. Miesiąc później otrzymałem list od tego pana. Pan przeczytał książkę i jeszcze więcej, ta książka okazała się nie tylko sukcesem, ale również się panu Kühlowi spodobała. I od tego czasu oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z panem Olafem Kühlem. 2011 wählte Rita Gombrowicz zu einem Panel Gombrowiczowski in Sola. Und am Rande einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung konnte ich ein kurzes Gespräch mit ihr führen und ihr ebenfalls mein Buch verehren. Sie strich dabei über die gemalte Ohrmuschel und sagte ganz versonnen: C'est vraiment l'oreille de Witold. W roku 2011 przybywała Rita Gombrowicz na panelu gombrowiczowskim we Wsoli i tak na marginesie po oficjalnej imprezie, dyskusji miałam okazję porozmawiać z panią Ritą i ofiarować jej właśnie moją książkę. Rita Gombrowicz pogładziła przez pomalowaną małżowinę uszną, widzimy to na zdjęciu, i powiedziała taka zamyślona: to jest naprawdę ucho Witolda. Pan powiedział jeszcze w wersji francuskiej, ale ja nie powtórzę. Das ausgerechnet der große Verfechter des Individualismus, des Ichs in der Literatur, der sich gern von allen Gruppen, Bewegungen bis hin zu Nationengebilden und Nationalgefühlen abgrenzte, es mit der Faszination seiner Werke, aber auch seiner Biografie vermochte, zu einem Verbindungsglied zwischen sich bis dahin unbekannten, einander fremden Menschen zu werden, fand ich sehr bemerkenswert. I teraz to, co mnie zafascynowało, co zasługuje moim zdaniem na uwagę, to, że Gombrowicz jest niesamowicie wielkim orędownikiem indywidualizmu, samego siebie w literaturze, osobą, która się dystansowała od wszystkich grup, ugrupowań, ruchów, aż nawet po takie uczucia czysto nacjonalistyczne. Osobą, która poprzez fascynację swoich utworów, po swoją biografią, była w stanie stać się takim ogniwem łączącym między do tej pory nieznającymi się ludźmi, którzy dla siebie pozostawali obcy. I właśnie to szczególnie mnie zafascynowało i uważam, że zasługuje na szczególną uwagę w Gombrowiczu. Gombrowicz nicht allein den Gelehrten und den Universitäten zu überlassen, wollte ich ein Forum des Diskurses über seine Ideen, seine Werke für alle, für Leser, Künstler, Wissenschaftler, Schauspieler, Regisseure und so weiter begründen. Seine Skepsis gegenüber der Wissenschaft, seine Betonung der Selbstverantwortlichkeit im Gegensatz zu falschem und unmöglich gewordenen Mitgefühlen in der modernen Massengesellschaft, sein unbekümmertes, undogmatisches Denken, all dies ist aktuell und meiner Meinung nach von gegenwärtigem Interesse. Nie chciałbym jednak pozostawić Gombrowicza tylko uczonym i uniwersytetom. Chciałem również przeprowadzić i założyć takie forum dyskusji na temat jego pomysłów, jego utwory udostępnić dla wszystkich i popularyzować, czyli dla czytelników, artystów, naukowców, aktorów, reżyserów i tak dalej. To, co uważam, że jest szczególnie aktualne i cieszy się zawsze niesłabnącym zainteresowaniem, to jest jego niesamowity sceptycyzm. Tutaj pozwolę sobie wymienić te czynniki, niesamowity sceptycyzm w odniesieniu do nauki, jego takie zaakcentowanie i podkreślenie samoodpowiedzialności w odróżnieniu do takich fałszywego współczucia we współczesnym społeczeństwie masowym, jak również jego na swój sposób beztroskie, takie pozbawione dogmatyzmu myślenie. I to wszystko właśnie uważam, że jest jak najbardziej aktualne i zawsze będzie interesowało odbiorców.
von meiner Idee, eine Zeitschrift zu gründen, die Gombrowicz der polnischen Literatur und den deutsch-polnischen Beziehungen gewidmet sein sollte, erzählte ich Olaf Kühl. Er war begeistert und bereit, mir beratend zur Seite zu stehen, und er versorgte mich mit einer Liste von Gombrowicz-Kennern und Freunden, mit denen ich so dann Kontakt aufnehmen konnte. Und so begann ich an diesem Vorhaben zu arbeiten. Właśnie o tym moim pomyśle, żeby założyć gazetę, i ta gazetę, źle powiedziałam, czasopismo, magazyn, które byłoby poświęcone właśnie Gombrowiczowi, polskiej literaturze, jak również niemiecko-polskim stosunkom, opowiedziałem właśnie panu Olafowi Kühl. Był zachwycony, ale również był gotowy, żeby mnie wspomagać przy tym przedsięwzięciu, i przekazał mi listę z nazwiskami znawców Gombrowicza i przyjaciół, i właśnie tak zaczęła się moja praca nad magazynem. Und ich hatte vor allen Dingen ein beispielhaftes Unternehmen der Geschichte vor Augen. Und zwar war für mich ein leuchtendes Vorbild die Mickiewicz-Blätter. Als Hermann Buddensieg 1955 gefragt wurde, ob er einen Verein leiten wolle, der die UNESCO-Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Mickiewicz vorbereiten würde, zögerte er nicht lange. Er gründete das Mickiewicz-Gremium und die Mickiewicz-Blätter. Buddensieg war Herausgeber der Zeitschrift, die von 1956 bis 1975 mit insgesamt etwa 4000 Seiten jeweils dreimal im Jahr erschien. Chciałem teraz przedstawić Państwu idealny przykład i wzór dla mnie na utworzenie mojego magazynu. Chodzi o pismo Mickiewicz-Blätter. I kiedy Hermann Buddensieg został zapytany, czy chciałby pokierować przedsięwzięciem, które miało przygotować uroczystości UNESCO z okazji 100. rocznicy śmierci Mickiewicza, on absolutnie wtedy nie zwlekał, założył Mickiewicz Gremium oraz właśnie czasopismo Mickiewicz Blätter. I Buddensieg był wydawcą czasopisma, które ukazywało się od roku 1956 do 1975, trzy razy w roku. W sumie było to 4000 stron. Buddensieg war ein Buchmensch und Geisteswissenschaftler, der von der osteuropäischen Kultur und Literatur fasziniert war, besonders von Mickiewicz und anderen großen polnischen Dichtern. Er lernte Mickiewicz durch seine intensiven Goethe-Studien kennen. Goethe und Mickiewicz begegneten sich in Weimar, wie Sie sicher wissen. Nebenbei bemerkt, der deutsch-tschechische Dichter Louis Firnberg schrieb eine Erzählung mit dem Titel Die Begegnung in Weimar, Spotkanie w Weimarze, darüber, die in der früheren DDR ziemlich populär war. Buddensieg był bibliofilem, był humanistą, który był zafascynowany kulturą i literaturą wschodnioeuropejską. Szczególnie był zafascynowany Mickiewiczem i innymi wielkimi polskimi poetami. Poznał Mickiewicza, gdy intensywnie studiował Goethego i jego dzieła. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, Goethe i Mickiewicz spotkali się w Weimarze, a tak w ogóle na marginesie możemy zauważyć, że niemiecko-czeski poeta Louis Firnberg napisał takie opowiadanie pod tytułem, pan tu powiedział też po polsku, Spotkanie w Weimarze. Właśnie napisał o tym spotkaniu Mickiewicza i Goethego, które było w czasach wcześniejszego NRD bardzo popularne. Obwohl Buddensieg nicht allzu gut Polnisch sprach, war er ein exzellenter Übersetzer polnischer Dichtung. Er besaß gute Kenntnisse der Struktur der polnischen Sprache. Buddensieg übertrug den Pan Tadeusz in deutsche Hexameter und sein Werk wurde weithin bewundert. Mimo tego, że Buddensieg nie mówił bardzo dobrze po języku polskim, był za to wspaniałym tłumaczem polskiej poezji. Posiadał dobrą, ogromną wiedzę na temat struktury języka polskiego i tak na przykład przełożył pana Tadeusza na niemiecki heksamet, to jest takie pojęcie tutaj z poetyki, na pewno studenci wiedzą, i jego dzieło było oczywiście jak najbardziej podziwiane.
polnische Poesie und Prosa, Reiseberichte aus Polen und Litauen, Essays über Kulturaustausch und zu Übersetzungsfragen, Artikel über Ausstellungen bildender Kunst und über Konzerte bildeten den Inhalt der Zeitschrift. Die Mickiewicz-Blätter waren für den Wiederannäherungsprozess zwischen Polen und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wichtig. Dank dieser Zeitschrift hatten die westdeutschen Leser die Möglichkeit, die polnische Literatur und Kultur besser kennenzulernen. Polska poezja, proza, reportaże z podróży z Polski, z Litwy, eseje o wymianie kulturowej, o kwestiach tłumaczeń, artykuły o wystawach sztuk pięknych oraz o koncertach tworzyły treść tego czasopisma. Czasopismo to Mickiewicz-Blätter było bardzo ważne, jeśli chodzi o taki proces odnowy, proces zbliżenia między Polską a Niemcami po II wojnie światowej. Dzięki właśnie temu czasopismu zachodnio-niemieccy czytelnicy mieli możliwość poznać polską literaturę i kulturę jeszcze lepiej. Und genau das ist es, was wir ebenfalls erreichen wollen heute, 60, 50 Jahre später. Und Gombrowicz als Vertreter der kritischen, kontroversen, kosmopolitischen und modernen polnischen Literatur mit weltweiter Rezeption ist meiner Meinung nach außerordentlich gut geeignet für dieses Ziel. Leser, Künstler, Autoren, Forscher und Freunde der polnischen Literatur aus ganz Europa und darüber hinaus zusammenzubringen und einen Diskurs über kulturelle Identitäten zu eröffnen. Gombrowicz hat sich auch mit deutsch-polnischer Geschichte und den deutschen Verbrechen beschäftigt, insbesondere als er für ein Jahr in Berlin lebte. Seine Berliner Notizen, es wurde vorhin schon von Herrn Piekuszewski angesprochen, sind weiter absolut empfehlenswert, gerade für uns deutsche Leser. I właśnie to jest to, co my chcemy osiągnąć teraz, 50-60 lat później. I właśnie Gombrowicz jako przedstawiciel literatury takiej mocno krytycznej, kontrowersyjnej, kosmopolitycznej, nowoczesnej polskiej literatury z odbiorem ogólnoświatowym jest, wydaje się być jak najbardziej idealny do tego przedsięwzięcia, żeby czytelników, artystów, autorów, naukowców i przyjaciół polskiej literatury z całej Europy razem zjednoczyć, zebrać i żeby otworzyć taką dyskusję o kulturalnych podobieństwach. Gombrowicz zajmował się również niemiecko-polską historią, jak również niemieckimi zbrodniami, szczególnie gdy przebywał przez jeden rok w Berlinie. Jego berlińskie notatki, Berliner Notizen, o których tutaj już wcześniej pan opowiadał, są jak najbardziej godne polecenia, no przede wszystkim dla nas, Niemców. Es ist hier sicher nur zu gut bekannt, dass Gombrowicz ein ambivalentes Verhältnis zu Mickiewicz und den anderen führenden Dichtern Polens hatte. Auf der einen Seite schrieb er: „Getusz czytał Mickiewicza z łaznej i nieprzymuszonej woli, getusz znał Słowackiego, Kraszyński, Przybyszewski, Wyspiański. Byłoż to coś więcej niż literatura wmuszana? Wer hat denn schon aus freien Stücken Mickiewicz gelesen? Wer kennt Słowacki, Kraszyński, Przybyszewski, Wyspiański? War das mehr als eine verordnete, eine Zwangsliteratur? Tak, dokonalibyśmy być może ważnych odkryć, dotarlibyśmy do idei płodnych, nowych, gdyby nie Mickiewicz, niestety. Ja, wir hätten vielleicht bedeutende Entdeckungen gemacht, wären auf fruchtbare, neue Ideen gekommen, wäre nicht Mickiewicz gewesen, leider. Gombrowicz sprach sogar von wzajemne otępianie Polaków w imię Mickiewicza, von einer Verdummung der Polen im Namen Mickiewicz. Gombrowicz spottete heftig über den Kult um Mickiewicz in seinem Roman Ferdi-Durke und seinem Buch Transatlantik kann bekanntlich als Parodie des Pan Tadeusz gelesen werden. Jest na pewno Państwu znane, że Gombrowicz miał taki ambiwalentny stosunek do Mickiewicza i do innych wiodących poetów polskich. I tutaj już pan Rüdiger Fuchs czytał cytaty, cytował myśli w języku polskim i niemieckim. To już słyszeliśmy, to już nie będę tego teraz powtarzać. Gombrowicz szydził ostro, jeśli chodzi o kult Mickiewicza w swojej powieści Ferdy Durke.
córkę i w swojej książce Transatlantyk, która jest, jak wiadomo, parodią pana Tadeusza. Andererseits erkennt oftmals die Verdienste und den Wert von Mickiewicz an und wollte genauso berühmt und geachtet sein wie der große Romantiker und seine Kollegen. Als ja. Natomiast z drugiej strony jak najbardziej uznawał zasługi Mickiewicza i wartość jego dzieł. Chciał być jednak tak samo sławny i poważany jak ten wielki romantyk i jego koledzy. Als 1963 nach Paris kam und die Redaktion der Kultura besuchte, sagte zu Jerzy Giedroycz: Wyskoczyłem już na Mickiewicza, to poza dyskusją. Ludziom głos się łamie, gdy mówią ze mną przez telefon. Ich bin schon sowas wie ein Mickiewicz, ungelogen. Den Leuten bricht die Stimme, wenn sie mit mir telefonieren. Und in einem Brief an Anjewa Luszkaciewicz, seine frühere Bedienstete im Hause Gombrowicz, schrieb er: Ale jak skonam, pewnie mnie w końcu na Wawelu pochowają, jak Słowacki. Aber wenn ich sterbe, werden sie mich am Ende gewiss im Wawel beisetzen wie Słowacki. Kiedy w roku 63 przybyłem do Paryża i odwiedziłem redakcję Kultura, powiedziałem do Jerzego Giedroycza. I tutaj już Państwo słyszeli, co właśnie powiedział. Warum also ihm nicht den Gefallen tun, ihn mit diesem Titel der Zeitschrift einfach Mickiewicz gleichzusetzen? Für mich ist der größte polnische Schriftsteller vor und nach Mickiewicz. Und somit hatten wir schon den Titel für die Zeitschrift. Dlaczego więc nie wyświadczyć mu przysługi i również takim tytułem nie postawić go na równi z Mickiewiczem? Mieliśmy Mickiewicz Blecher, teraz będą Gombrowicz Blecher. I stąd właśnie już mamy tytuł i dla mnie osobiście tutaj powiedział pan Rüdiger Fuchs, największym polskim pisarzem jest właśnie Gombrowicz przed i po Mickiewiczu. Wir bewarben uns bei verschiedenen Einrichtungen und Stiftungen um Fördermittel. Wir konnten das Museum Witolda Gombrowicza als Projektpartner gewinnen. Und mit der Hilfe und den Differenzen von Olaf Kühl, mit der Hilfe des Kulturamtes der Hansestadt Rostock und anderer, gelang es, Förderung von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit zu bekommen. Und dank der finanziellen Zuschüsse konnte die Zeitschrift die erste Ausgabe am 16. Mai zum 50. Jahrestag der Landung von Gombrowicz in Berlin erscheinen. Ubiegaliśmy się w różnych instytucjach i fundacjach o środki wsparcia. Mogliśmy pozyskać jako partnera naszego projektu Muzeum Witolda Gombrowicza z pomocą oraz referencjami pana Olafa Kühla, również Urzędu Kultury, Działu Kultury w Urzędzie Miejskim w mieście Rostock i innych. Udało nam się otrzymać wsparcie od Fundacji Niemiecko-Polskiej Współpracy i dzięki finansowym dotacjom mogło ukazać się czasopismo Magazyn 16 maja w 50. rocznicę lądowania Gombrowicza w Berlinie. Zum Inhalt der Zeitschrift, hier sehen Sie einige der Autoren, also eigentlich alle Autoren der ersten Ausgabe. Es ist ein Freund aus Argentinien von Gombrowicz dabei, Miguel Greenberg. Es ist Professor Rolf Figut mit einem Beitrag dabei, Olaf Kühl. Professor Shama Shahadat, die auch ein wichtiges Buch über den polnischen Film herausgegeben hat, ist mit einem Artikel vertreten, aber ich werde jetzt das ein bisschen abkürzen damit. Und Mrs. Bambury, die hier auch bei uns zu Gast ist, ist ebenfalls mit einem wunderbaren Artikel dabei. Wir werden das jetzt aber ein bisschen abkürzen, denn Herr Figut möchte auch noch seinen Vortrag halten. Ich möchte noch zum Inhalt der Zeitschrift sagen, dass mir vor allem ein Mix, ein Crossover aus verschiedenen Textformen und aus unterschiedlichen Herangehensweisen an Gombrowicz vorschwebte, dass man sowohl literaturwissenschaftlich, künstlerisch, journalistisch, essayistisch, parodistisch bis hin zu grafischen Annäherungen an Gombrowicz arbeiten kann. Und auch wenn in der ersten Ausgabe noch ein wenig die im Grundton wissenschaftlichen Texte überwiegen, und das liegt aber nicht nur am Glanz von Gombrowicz, den sie zum Gegenstand haben, trotzdem außerordentlich spannend zu lesen sind,
sind, wünschte ich mir doch eine stärkere Mischung. Und überhaupt wollen wir ganz im Sinne von Gombrowicz nicht zum Sklaven, also das ist falsch, nicht zum Sklaven der Form werden, und so darf sich alles verändern. Wie Gombrowicz selbst sagte, Wonschenie przeciwieństw jest najlepszą metodą twórczą. Das Verbinden von Widersprüchen ist die beste schöpferische Methode. Jeśli chodzi teraz o samą treść naszego magazynu, tutaj mamy wyświetlonych autorów, tutaj pan szczególnie niektóre nazwiska podkreślił, tutaj pana profesora, pana Olafa Kühla, również widzimy na końcu nazwisko pana Rüdigera Fuchsa. Jeśli chodzi o samą treść, więc miałem przed oczami taką mieszankę różnych tekstów, mieszankę różnych form tekstu, różnych sposobów wypowiedzenia się, takie zbliżenia literacko-naukowe, artystyczne, dziennikarskie, eseje, parodystyczne. W pierwszym wydaniu muszę powiedzieć, że przeważają teksty o charakterze naukowym, które jednak są niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o odbiór przez takiego prostego czytelnika, niezwykle ciekawe do czytania. I w takim odniesieniu do Gombrowicza nie chcielibyśmy stać się, dosłownie powiedziane, niewolnikami formy, i to znaczy, że wszystko się może zmienić, czyli formy mogą być jak najbardziej różne. Erlaubt sind alle Sprachen, die in Gombrowicz Erlebniswelt eine wichtige Rolle spielten und darüber hinaus die Weltsprache Englisch. Zweimal im Jahr wird die Zeitschrift künftig erscheinen. Geplant ist auch, Übersetzungen oder zumindest kurze Abstracts auf unserer Webseite dann anzubieten. Aus Kostengründen war das bisher nicht möglich, alle Texte zu übersetzen. Sie sind also rein und weg in Originalsprache in dieser Zeitschrift abgedruckt. Dozwolone są wszystkie języki, które odgrywały w świecie przeżyć Gombrowicza ważną rolę. No i oczywiście język, którymi się porozmawiają ludzie na świecie, język angielski. Dwa razy w roku będzie się czasopismo ukazywało. Jest zaplanowane również, żeby tłumaczenia, czy przynajmniej krótkie fragmenty publikować na naszej stronie internetowej. Z powodów finansów do tej pory nie było to możliwe. Dann möchte ich ganz ein wenig unseren Verlag vorstellen, in dem diese Zeitschrift nun erscheint. Es ist ein kleiner Rostocker Verlag, 2001 gegründet, zusammen mit Holger Blauhut, einem passionierten Schachspieler, Journalisten und Schriftsteller aus Rostock wie ich. Im Verlag erschien die Avantgarde-Literaturzeitschrift Der Scharlatan und wir produzierten seither 11 Bücher, veranstalteten Schreibwettbewerbe zur Literatur de France zum Beispiel und zur Schach-WM. Im Programm sind Belletristik und Sachbücher, beispielsweise über Schach, und hier haben wir schon wieder eine Verknüpfung mit Gombrowicz, der dieses Spiel ja bekanntlich liebte und kein schlechter Schachspieler war. In letzter Zeit leisteten wir auch Pionierarbeit mit deutschen Erstübersetzungen von zwei Werken des dänischen Schriftstellers Hans Kirk. Chciałbym jeszcze tu powiedzieć parę słów o wydawnictwie, które wydaje czasopismo Gombrowicz Blätter. Zostało założone w roku 2001 w Rostocku razem z panem Holgerem Blauhut, szachistą, pasjonatą, dziennikarzem, pisarzem, i w wydawnictwie ukazuje się takie czasopismo awangardowe, czasopismo literackie Szarlatan. Wyprodukowaliśmy już od tego czasu 11 książek. Również zorganizowaliśmy zawody pisarskie, na przykład na temat literatury francuskiej, jak również zawody szachowe. W programie jest beletrystyka, książki popularno-naukowe, na przykład o szachach. I tutaj mamy znowu połączenie z Gombrowiczem, ponieważ on wręcz kochał tą grę. I w ostatnim czasie również jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o niemieckie pierwsze tłumaczenia dwóch dzieł duńskiego pisarza Hansa Kirka. Nun möchte ich noch ganz kurz von der Premiere in Berlin berichten, die in der Buchhandlung Buchbund, die uns Herr Pierkoszewski schon vorgestellt hat, stattfand.
Ich habe von dieser Buchhandlung durch eine gute Freundin erfahren. Und einmal mehr öffnete Gombrowicz alle Türen. Wir kamen sofort überein, aus Anlass des 50. Jahrestages der Rückkehr von Gombrowicz nach Europa, die Premiere der Zeitschrift dort zu feiern. Und durch Herrn Piekoszewski lernte ich auch Susanna Fels kennen, die vorhin schon erwähnt wurde. Hier haben wir ein Bild von ihr und auch dieses Foto, das Gombrowicz auf der Startbahn in Berlin-Tegel zeigt, kurz vor seinem Flug nach Paris, also bei seiner Rückkehr dann, also bei seinem Abflug von Berlin, wurde er vom Flugzeugkapitän dann persönlich zum Flugzeug geleitet, weil er aufgrund der Krankheit, die er in Berlin erlitten hatte, noch sehr schwach war. Ein wunderbares Foto, wie ich finde. Und das auch dieses Foto hat Susanna Fels gemacht. Chciałam jeszcze powiedzieć parę słów o premierze w Berlinie. Od mojej przyjaciółki usłyszałam po raz pierwszy o niemiecko-polskiej księgarni Buchbund w Berlinie, o której tutaj już nam opowiadał pan Piekoszewski bliżej. I tutaj chciałam też zaprezentować państwu zdjęcie Gombrowicza, który był tutaj witany przez samego kapitana samolotu. Już z powodu swojej choroby był wtedy bardzo słaby i to zdjęcie zostało tutaj zrobione przez właśnie tą przyjaciółkę Susanne, können Sie den Namen wiederholen? Susanna Fels. Susanne Fels. Drei Wochen vor der Premiere brach sich mein Sohn den Arm und eine Woche davor stürzte ich schwer und erlitt eine Steißbeinprellung. Und es hatte für mich den Anschein, dass Gombrowicz mich daran erinnern wollte, dass der Schmerz eines der wichtigsten Phänomene ist, das die Menschheit nicht unterschätzen sollte. Und es war vielleicht auch eine Warnung, ihm bei der Premiere keinen Popo zu verpassen. Popo, Pupa, ist ja seine Metapher für die Verkleinerung, die Infantilisierung und Demütigung durch andere in Ferdi-Drücke. Tutaj pan jeszcze opowiada nam funkcję o pewnej historii. Trzy tygodnie przed premierą mój syn złamał sobie rękę, a ja tydzień wcześniej przewróciłem się i uderzyłem się w kość ogonową. Wyglądało to tak, jakby sam Gombrowicz chciał mi przypomnieć, że ból jest jednym z najważniejszych czynników, którego ludzkość nie powinna niedoceniać. I to było takie chyba trochę ostrzeżenie, żeby przy tej premierze nie zapomnieć o żadnej pupie, popo, czyli pupa w języku polskim. I jest to taka metafora, jeśli chodzi o umniejszenie, infantylizację, upokorzenie, poniżenie przez innych Ferdydurka. Upopienie. 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 Premiere... Charakterystyczne, że takie neologizmy powstawały u Gombrowicza. Entschuldigung. Nie ma za co. Das sind Fotos von Martin Piekoszewski von der Premiere und sie zeigt, diese Bilder unterstreichen, glaube ich, ganz gut, dass es eine offene und kontroverse, erfrischende Debatte war. Und ich denke, selbst Gombrowicz hätte nicht sagen können, dass es langweilig oder nur Geschwätz gewesen sei. Tutaj widzą Państwo właśnie zdjęcia z tego spotkania, z tej premiery. Może ktoś powiedzieć, że to są kontrowersyjne obrazy, że to spotkanie miało zupełnie inny charakter niż tego typu spotkania. Na pewno widzimy tu jakąś taką inność, świeżość, indywidualizm. I myślę, że sam Gombrowicz nie mógłby powiedzieć, że to było nudne, ta premiera, i że to była tylko taka czcza gadanina. Ans Ende meines kurzen Berichtes, wer so kurz war nicht, möchte ich ein Gombrowicz-Zitat stellen, was sehr gut zu der Diskussion, die wir dort geführt haben, passt und was meiner Meinung nach seine Modernität auch in heutiger, gerade in diesen schwierigen Zeiten in Europa unterstreicht. Es ist aus seinem Tagebuch von 1966, dieses Selbstinterview mit der deutschen Zeitung Welt, was dort abgedruckt ist. Freunde, gestattet, dass ich ausnahmsweise über etwas anderes spreche als über mich selbst. Europa. Mich erregt dieser Name Europa, der so viel umfassender ist als Deutschland, Polen oder Frankreich, voller aufsteigender Energie. Doch bleibt der Schwung der europäischen Humanisten weit hinter dem Schwung der europäischen Techniker zurück. Sollte Europas Geist ganz von der Maschine absorbiert worden sein?
Wie kommt es, dass uns Humanisten alles zunehmend missrät, dass die Musik schrumpft, die Poesie austrocknet, die Literatur so furchtbar langweilig wird? Ja, gewiss, das europäische Bewusstsein steht schon seit 200 Jahren im Zeichen der Reduktion. Kant, Marx, Husserl, Heidegger, das sind in Deutschland die Phasen dieser vorsichtigen Selbstbeschränkung des Geistes. Doch der Niedergang in Kunst und Literatur hat nichts zu tun mit diesem Prozess, der zweifellos von großer Bedeutung ist. So ein Fiasko aber auch. Dankeschön. Jeszcze będzie polskie, tak, będzie polski cytat w oryginale. Ja tutaj absolutnie nie ważyłabym się tego tak tłumaczyć, tylko przeczytam, tutaj pan przygotował również polską wersję, polski cytat. Jest, pochodzi to fragment z dziennika Gombrowicza z roku 1966 i jak najbardziej ten fragment obrazuje właśnie tą nowoczesność Gombrowicza, jego styl. Przyjaciele, pozwólcie, abym tytułem wyjątku zajął się czymś innym niż ja sam, Europą. Podnieca mnie to imię Europa, o ileż rozleglejsze niż Niemcy, Polska, Francja, pełna wschodzącej energii. Ale rozpędowi europejskich techników nie towarzyszy bynajmniej rozpęd europejskich humanistów. Czyżby duch Europy wsiąknął w maszynę? Co się stało, że wszystko nam, humanistom, coraz bardziej kapcanieje? Muzyka się zdrabnia, poezja wysusza, literatura staje się okropnie nudząca. Tak, zapewne, świadomość europejska już od 200 lat znajduje się pod znakiem redukcji. Kant, Marx, czy Husserl, czy Heidegger, to są w Niemczech stopniowe fazy tego ostrożnego ograniczania sobie ducha. Ale degrenagolada na terenie sztuki i literatury nie ma nic wspólnego z tym procesem, którego powagi nie można podawać w wątpliwość. Jakaż klapa. Dziękuję bardzo. To myślę, szanowni państwo, że możemy zacząć drugą część naszego spotkania, wykład pana profesora Rolfa Figuta, Śmiech i wojna u Gombrowicza, a potem, jeśli będą jakieś pytania do wszystkich naszych gości, to oddam państwu głos. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Jak państwo słyszycie, nie jestem przy głosie, dlatego mówię niegłośno i mam nadzieję, że mój głos się nie połamie. Więc dziękuję po pierwsze Rüdigerowi, Fuchsowi i wszystkim odpowiedzialnym tego muzeum za tę imprezę i za zaproszenie też mojej osoby do tego. Czuję się do tego uprawniony, ponieważ jestem od wielu lat także, żeby tak powiedzieć, działaczem gombrowiczowskim. Przetłumaczyłem nie tylko Transatlantyk, ale też Ślub, co należy do najtrudniejszych tekstów tego autora. I tak dalej, więc faktem jest, że ostatnio troszeczkę traciłem kontakt z nauką o Gombrowiczu, ale to nie znaczy, że traciłem kontaktu z tym pisarzem. Są u Gombrowicza tematy otwarte i są tematy ukryte. Tematami otwartymi to jest jego krytyka, żeby tak powiedzieć, formy polskiej w stosunku do indywiduum pojedynczego, sprawa wyodrębnienia seksualnego jest jego, żeby tak powiedzieć, stosunek do poezji, o której mówił tak niby otwarcie, chociaż niezupełnie przekonująco. Jego stosunek między tym, co zielone i tym, co stare, co młode i co stare i tak dalej, prawda, to są te wszystkie tematy, o których on cały czas mówi otwarcie i bez, żeby tak powiedzieć, bez żenady. Natomiast są inne tematy, o których lubił raczej nie mówić tak otwarcie.
Jednym z tych tematów to na przykład jego przywiązanie do kultury katolickiej, prawda? Więc to może to jest teza troszeczkę szokująca dla większości wśród Państwa, ale zapewniam Państwa, skoro ja jestem ateuszem protestanckim czy nawet sekciarskim, jest to duża różnica do ateisty katolickiego, prawda? Więc należeć do kultury katolickiej ma duże znaczenie, prawda? I ja twierdzę, i o tym nawet ogłosiłem większe nudnowate studium, że ślub jest parodią dramatu sakralnego, prawda? O tym można czytać w moim ostatnim zbiorze artykułów Gombrowicz z niemiecką gębą, który wyszedł 2 lata temu w Poznaniu. Drugim tematem, o dziwo, to jest jego fobia w stosunku do wojny. Więc o tym, przynajmniej w literaturze mnie dostępnej, którą ja odbierałem, nie ma jasnego postawienia sprawy, jak Gombrowicz ustosunkował się do zjawiska wojny. I myśmy w Niemczech na przykład czytali Gombrowicza zawsze jako tego pisarza, który nie jest tak objęty tą traumą wojenną jak inni polscy pisarze, i dlatego też byli w Niemczech czytelnicy i krytycy i inni, prawda, którzy doceniali tego autora ze względu na to, że umiał się tak uwolnić od tej formy, tej wielkiej formy Polski tragicznej i Polski wojennej i Polski na wojnie. Ale za tą, żeby tak powiedzieć, postawą Gombrowicza, którą on publicznie wyjawiał, leży inna rzeczywistość, jak mi się wydaje. I tę rzeczywistość chciałbym Państwu pokazać, zmieniając troszeczkę tytuł mojego wystąpienia. Moje wystąpienie było ogłoszone jako Śmiech i wojna. Ja to teraz zmieniam na Śmiech i śmierć. Śmiech i wojna, śmiech i śmierć u Gombrowicza wokół poetyki nieodpowiedniości. Więc temat wojny musiał go dotyczyć bardzo głęboko i właśnie dlatego poczuł potrzebę wytworzyć w stosunku do takich tematów dystans i mgłę, aby ukryć ich wagę i zasięg. Przyznawał się stosunkowo łatwo, że jego charakter Polaka mógłby się objawić bardziej dobitnie w momencie, kiedy ustąpi przycisk formy polskiej. Trudniej mu było zapewne o analogiczne przyznanie w stosunku do swych więzi z kulturą katolicką. Jak powiedziałem, chętnie szydził z formy polskiej tragicznej, ślamazary naszej świętej, która nieprzyzwoicie ciąży całą wagą na swych dzieciach, z czego niemało Polaków czerpało prawdziwą ulgę. Sprawa wojny i śmierci była bardziej złożona. Przede wszystkim sprawa wojny. Śmierć i ból to inna sprawa. Z jednej strony i w związku z tym, trudnym stosunkiem Gombrowicza do wojny jest jeszcze inna strona troszeczkę ukryta pisarstwa i postawy Gombrowicza wobec świata i publiczności. Mianowicie Gombrowicz całym głosem, pełnym gardłem, żeby tak powiedzieć, mówił o tym, że jego interesuje tylko jego własna osoba i żadnym reprezentantem żadnego problemu, żadnej społeczności, żadnej sytuacji historycznej i tak dalej. On jest sam, prawda, i on bada samego siebie i na tym dość. I to oczywiście nie jest cała prawda, jak mnie się wydaje, prawda, to jest moja teza. Moją tezą jest, że Gombrowicz widział w swojej osobie jakby membranę czy błonę o czułych, acz całkowicie nieodpowiednich reakcjach na wszelkie wstrząsy dotykające istotę ludzką swoich czasów. Nieodpowiednich dlaczego? Dlatego, że membrana czy błona w środku meduzy owszem będzie czule reagowała na tsunami, ale nigdy na miarę owej katastrofy.
Z tym zastrzeżeniem był Gombrowicz w skrytości przekonany, że mimo geograficznego oddalenia od Europy potrafił przeżywać wojnę i katastrofy swego czasu w sposób bardziej intensywny i autentyczny niż ci, którzy przebywali w środku wydarzeń. Bezczelnie mówi to w dzienniku, gdzie zarzuca autorem polskim, jak Żydowi Adolfowi Rudnickiemu albo więźniowi Oświęcimia Tadeuszowi Borowskiemu, że nie przeżywali ani wojny, ani rewolucji. Prawda, to są mocne słowa, można powiedzieć, prawda, tak? Ale ja można długo dyskutować o prawowitości takiego twierdzenia ze strony Gombrowicza. Ja jestem zdania, że on tutaj grzeszy, to nie akceptuję tego, ale jednak trzeba odkryć w Gombrowiczu, wbrew temu, co sam o sobie powiedział, że jest jednak literackim świadkiem czasu wojny i wojen i ludobójstw. O tym można się przekonać, jeżeli chodzi o ludobójstwa XX wieku. On pisał tam o masowym umieraniu much i małych zwierząt na morzu, na plaży na przykład, prawda? Dla mnie jest to proszę. Tak, żuków. I to jest dla mnie, prawda, metafora tego masowego umierania i uśmiercania, prawda, w XX wieku. Więc poetyka, jego reakcje na te katastrofy były nieodpowiednie, czyli nie miały wspólnej miary z tym, co się zdarzało. I Gombrowicz był zupełnie świadom tego faktu i zrobił z tego, żeby tak powiedzieć, nawet atut swojego pisarstwa. Ja nazywam to poetyką świadomej nieodpowiedniości. Chciałbym przytoczyć w związku z tym autora nie bardzo często cytowanego w związku z Gombrowiczem, mianowicie rosyjskiego teologa Pawła Floryńskiego i jego koncepcję perspektywy odwróconej na ikonie prawosławnej. To, co ma być istotne i ważne, występuje tam w postaci pomniejszonej i w oddaleniu jakby na drugim planie. A to, co mniej ważne, jest na pierwszym planie. Tak jest, że tam Jezus i historia Jezusa jest tam na dalekim, drugim, trzecim planie, a jakieś tam epizodyczne wydarzenia są na pierwszym planie, na ikonie. To jest ta odwrócona perspektywa. To też jest taka świadoma poetyka nieodpowiedniości, którą można dosyć z powodzeniem, jak mi się wydaje, prawda, przywołać w związku z Gombrowiczem, chociaż jest pewny, że Słowiański nic wspólnego nie miał. Taka poetyka nieodpowiedniości wskazuje na głęboką ambiwalentność śmiechu, parodii i ironii. Śmiech ma z całą pewnością efekt uwalniający. Przynosi ulgę, pomniejszając wagę przedmiotu wyśmiewania. Ale ta ulga może wyrodzić się w aluzję do lekkości popiołów milionów umarłych, do pozornej lekkości życia wtórnego, nieautentycznego przeżywających, życia jakby pożyczonego od umarłych, bytujących na parę centymetrów pod naszymi stopami. Jest to zresztą wątek bardzo charakterystyczny dla okresu tuż powojennego, a Gombrowicz go podziela z takimi pisarzami jak Albert Camus, Paul Celan, Hans-Erich Nosack albo Tadeusz Różewicz, prawda, który to bardzo dosłownie o tym pisał, ale też Gombrowicz o tym samym bardzo, bardzo dobitnie czasami pisze. Chciałbym teraz mówić o zapomnianym wstrząsie pierwszej wojny światowej. Więc zazwyczaj myśląc o XX wieku zapominamy, jaki
cios oznaczała pierwsza wojna światowa dla ludzi, prawda? Więc po wojnie, pierwszej wojnie światowej były duże obozy ludzi psychicznie chorych od wojny, prawda? Ponieważ po 50 latach pokoju ludzie nie byli przyzwyczajeni do okrucieństwa wojny i nie mogli po prostu przetrawić tego, czego świadczyli na wojnie, prawda? Tego po II wojnie światowej w tej mierze nie było, prawda? Człowieczeństwo przyzwyczaiło się niestety, prawda, w jakiś tam przewrotny sposób do tych okrucieństw, ale po pierwszej wojnie światowej, więc po prostu reakcja zbiorowa reakcja psychiczna na te wszystkie okrucieństwa była o wiele szokowa niż po II wojnie światowej i o tym często czasami zapominamy. I więc można przywołać przeżycia młodego chłopca Gombrowicza, który podczas pierwszej wojny światowej widział trupy tam koło stawu majątku swoich tam krewnych, chyba tutaj w pobliżu, prawda? Proszę? Tak. I więc i to musiało go poruszyć przez całe życie. Należy uważać, że dla Gombrowicza, syna średniej szlachty, pierwsza wojna światowa i rewolucja bolszewicka 1917 roku zniszczyły oprócz tego tych psychicznych szoków same podstawy, na których stały własności, właściwości i przywileje szlachty, którą biczował i pieścił przez całe życie. I teraz przychodzę do pamiętnika Stefana Czarnieckiego. To jest to opowiadanie, na którym buduje przede wszystkim swoją tezę, prawda, o śmiechu i śmierci. Więc po prostu zamiast dużo przytoczyć moich tam naukowych czy niedonaukowych rozważań, cytuję po prostu opowiem jeszcze tym dla tych, którzy nie pamiętają tego opowiadania, że bohaterem tego opowiadania jest mieszaniec, więc jego matka jest Żydówką, niedokatolicką Żydówką, i ojciec jest nosicielem wielkiego nazwiska hrabiowskiego, prawda, historycznie napiętnowanego w dziełach polskich. I to daje obcość tego chłopaka, prawda, w stosunku do normalnego polskiego społeczeństwa, do którego w żadnej mierze nie może się jakoś tam asymilować i tak dalej. Więc cały czas szuka tajemnicy tego społeczeństwa, jak się dobrać do tego społeczeństwa, jak pokonać tę obcość, którą go dzieli od tego społeczeństwa. I tu chodzi oczywiście o jego stosunek do swojej narzeczonej Jadwisi, prawda, która jakby go zmusza do pójścia na wojnę, prawda, na wojnę bolszewicką, polsko-bolszewicką, prawda, i tam przeżywa, co następuje. Więc jest w wojnie, prawda, i tam walczy. Już nadzieja, matka głupich, ukazywała mi radosne perspektywy przyszłości. Jak to wrócę do domu z wojska, wyzwolony raz na zawsze z fatalnej neutralności szczurzej, ale niestety stało się inaczej. Już trzeci dzień broniliśmy zażarcie wzgórka, na którym stało połamane drzewo. Właśnie porucznik rozkazał nam trwać aż do śmierci. Wtem pocisk armaty nadlatuje, pęka, wybucha, ucina ułanowi Kacperskiemu obie nogi, rozrywa brzuch, a ten z początku traci się, nie pojmuje, co się stało, a chwilę potem też wybucha,
ale śmiechem. Też pęka, ale ze śmiechu. Trzymając się za brzuch, tryskający krwią jak fontanną, piszczy i piszczy. Humorystycznym, wrzaskliwym, histerycznym, krotochwilnym dyszkantem. Długie minuty. Jaki śmiech zaraźliwy. Nie macie pojęcia, czym być może taki niespodziewany głos na polu walki. Ledwie zdołałem dotrwać do końca wojny. A kiedy powróciłem do domu, stwierdziłem, wciąż mając uszy pełne tego śmiechu, że wszystko, czym żyłem dotychczas, w proch się rozpadło, że rozwiało się w niwecz marzenie co do nowej, szczęśliwej egzystencji u boku Jadwisi i że na pustyni, która nagle się rozwarła, nie pozostaje mi nic innego, jak być komunistą. A co do metody, to polega ona przede wszystkim na piskliwym śmiechu, a także na mrużeniu oczu. Żeby dokończyć parafrazy tego opowiadania, prawda, rzecz kończy się tym, że on, bohater, wsadza swojej narzeczonej ropuchę do dekolty, po czym narzeczona więc traci zmysły i rozum, prawda, i nic jest samo. Więc on tam deklaruje, że już nic nie zostaje na żaden porządek już nie istnieje dla niego, prawda? I to jest opowiadanie, które bodajże wyszło w 1935 roku, czy coś w tym rodzaju, prawda? Jest to, mimo że pisarstwo, czyli styl tego opowiadania przypomina jego lektury rosyjskie, prawda, więc Turgeniewa, Człowiek zbyteczny, czy tam Dostojewskiego, Notatki z podziemia, jest to tekst, który znaczy bardzo wiele w całej twórczości Gombrowicza, jak mi się wydaje. Więc przepuszczam, podaruję Państwu śmiech pana młodziaka w Ferdedurce. Więc on tam się śmieje w momencie, kiedy Juzio o mamusia Zutkę, tę nowoczesną pensjonarkę, prawda, i ten inżynier pęka śmiechem i to też jest tak podszyte elementami wojny i zabójstwa, można powiedzieć, prawda, ale więc to już tam spokój, prawda, i przejdę, prawda, do mojego ślubu, prawda, do tego dramatu, który leży mi bardzo, bardzo blisko, ponieważ ja go też przetłumaczyłem. Chociaż, czy ja wiem, to też mogę przepuścić, opuścić. Więc z dziennika, to jednak, więc jego odbiór II wojny światowej będzie przedmiotem moich małych tam słów na temat transatlantyku, ale jednak przytoczę z dziennika taki cytat, prawda. Jako Polak ciążyłem im, Niemcom, na sumieniu. Poczuwali się do winy. Na nic, nie bądźcie dziećmi. Wasze uśmiechy i wszystkie wygody, jakie moglibyście mnie ofiarować, nie zniweczą jednej minuty jednego z polskich konań wielotysięcznych, a tak urozmaiconych, o tak rozpiętej skali udręczenia. Nie dam się uwieść, nie przebaczę. Jest to zresztą pisane w momencie deklaracji biskupów polskich, jak mi się wydaje, prawda? Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tak? To.
Nie przebaczyłem, ale zdarzyłem mi coś gorszego. Ja, Polak, gdyż to przeżyłem właśnie jako Polak, musiałem stać się Hitlerem. Musiałem przyjąć na siebie wszystkie tamte zbrodnie, zupełnie jakbym sam je popełnił. Stałem się Hitlerem i musiałem przyjąć, że Hitler był obecny w każdym ginącym Polaku, że jest ciągle w każdym żyjącym Polaku. Potępienie, zgarda, to nie jest metoda, to nic nie jest. Takie wieczne wybrzydzanie się na zbrodnię tylko ją utrwala. Trzeba ją połknąć, trzeba ją zjeść. Zło można przezwyciężyć, żyć, ale tylko w sobie. Narody świata, czy wciąż wam się zdaje, że Hitler był tylko Niemcem? I teraz przejdę do transatlantyku. Tu mamy właśnie, żeby tak powiedzieć, jako główny nurt, główny prąd, mamy ciągle próby uwolnienia się od tragicznej formy Polski, która jest w stanie wojennym, która walczy o swoją egzystencję, prawda? I tej formy tragicznej Gombrowicz, pisarz lub bohater tej powieści, nie chce przyjmować. Prawda? Taka jest główna linia tej powieści. Tak naprawdę jest inaczej. Tak naprawdę jest inaczej, bo wojna wysyłała swoje formy już dawno do Argentyny i cały czas nasi bohaterowie i nasz bohater popadają w potrzaski tych form. W transatlantyku jest krótki moment uwolnienia od formy wojny oraz od formy Polski tragicznej, ale od razu następuje cały rój pułapek i form coraz to nowo starych i staronowych. Wielkiemu gówniarzowi, geniuszowi Gombrowiczowi narzuca się nieświetną formę literackiego reprezentanta ojczyzny, a potem jeszcze bardziej upokorzającą formę źle zarabiającego pracownika trzech handlarzy polskich. Opuszcza formę i bez formy Puta Gonzala oraz sprawę synczyzny i ojczyzny i wyłapie szczególny wątek. Kawaleria rycerzy od Ostrogi, którą stworzył stary rachmistrz Rapacki. Jest to mały obóz koncentracyjny, w którym siedzą Polacy i wzajemnie się torturują przy pomocy ostróg przymoconych przy ich butach, aby hartować się moralnie. Powiadał mnie rachmistrz, że gdy wojna zawrzęła i huk wystrzałów, grzmoty działo i jęk i krzyk i zabijanie, rozwalanie, jemu poczciwość jego, a tyż i słabość, małość rodaków wszystkich tak wstrętne się stały, że związek bólu i cierpienia, męki, grozy założyć zapragnął, aby zbawczym wypaliły ogniem. O moc, 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 o mocy nam trzeba, przemocy, o... A tak w tym związku ja strasznym, okropnym z rodakami swymi pragnę być, abym sam siebie przeraził, abym sam siebie zgwałcił, abym sam siebie z rachmistrza w mocarza przetworzył. Koniec cytatu. Jest to jedyna, żeby tak powiedzieć, tak groteskowa epizoda w tej powieści, która podejdzie blisko do tematyki wojny i ludobójstwa niemieckiego, ale ta bliskość jest, żeby tak powiedzieć, neutralizowana przez groteskowość i nieodpowiedniość tej sceny. Jednak jest tak, że nawet forma obozu koncentracyjnego zaczyna istnieć na terenie tej spolszczonej Argentyny, z którą mamy do czynienia w transatlantyku. I teraz dojdę do mojego ostatniego cytatu, mianowicie do sceny finałowej. Scena finałowa przynosi, żeby tak powiedzieć, ulgę śmiechem od wszystkich tych
strachów i krzywych sytuacji, których pełna jest ta powieść, ale rzeczywistość jest tak, że cała dziękowość tego pasażu, tego ustępu jest podszyta momentami zabójstwa, śmierci, eksplozji ciała i tak dalej, prawda? Więc po tym, więc proszę też pomyśleć o tej scenie z Stefana Czarnieckiego, którą przed chwilą przeczytałem. Więc Ignac miał plan zamordować swojego ojca Tomasza, ponieważ Tomasz nie chciał zezwolić na związek Ignacego z Gonzalem. Albo gdy on tak na ojca swojego leci, a już leci, nadlata, już nadlatuje. Jemu uśmiech, Boże, jemu do śmiechu chyba. A tak on do śmiechu leci, nadlata i w górę polata. Śmiech. Za brzuch się złapał minister, śmiechem bachnął i buchu bach. In za się spuch, bo go rozsadza, dopiero buchają. Aż tu znowu to ten, to tamten, najprzód jeden, potem drugi, a już trzech, czterech, już pięciu, bach, buch, śmiech buchają, wybuchają, ramiona się biorą, dopiróż od śmiechu do śmiechu, śmiechem bach, buch, buchają. Więc ja przekładając ten finał, prawda, robiłem, jak mi się wydaje, lepiej niż Konstantin Jeleński i jego towarzysz, prawda, którzy tylko oddali atmosferę tego śmiechu, prawda. Nic z tej groźnej formacji, prawda, jednosylabowych niedosłów tam oddawali. Po prostu im nie przyszło do głowy, że tam może być co innego niż śmiech. Ale przyznam się, że ten podtekst wojny, eksplozji ciała, rozsadzania się ciała ludzkiego, to zrozumiałem dopiero po publikacji mojego przekładu. I na tym kończę. Dziękuję bardzo.